Tomek Świk, witajcie, to jest RS News Regaty prosto z wody, a dokładniej z łodzi szczecińskiego Wopru, dzięki której mamy dla Was najlepszy widok na zacumowane przy wałach Chrobrego żaglowce. Zaczynamy informacje. To stały i chyba najbarwniejszy element finału regat. Parada załóg przeszła przez Szczecin. Żeglarze spacerowali z wałów Chrobrego do Teatru Letniego. Będziemy moczyć, biegać, tańczyć, śpiewać, skakać i wszystko pokazywać. Uwaga, na 3-4 robimy hałas! SS Pogoria! Jak widać, zabawa się rozkręca. Ja jestem z syrenem albo syrenką nawet. Kazali mi, to było polecenie oficera. Szczecin to bardzo piękne miasto, czujemy się tu bardzo dobrze. Finałem parady załóg było uroczyste wręczenie nagród za regaty The Tall Ships Races 2017. Zmieniamy temat. Sobotniego koncertu Andrei Bocellego w Szczecinie słuchał m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z reporterem Radia Szczecin deklarował, że nastał dobry czas dla Pomorza Zachodniego. Widać, że ludzie zaczynają wierzyć w coraz bardziej w perspektywę rozwoju zachodniopomorskiego województwa Szczecina. Całą rozmowę z wicepremierem możecie zobaczyć na radioszczecin.pl. Tablica poświęcona byłemu wojewodzie zachodniopomorskiemu została odsłonięta w Szczecinie. W ten sposób przyjaciele i współpracownicy oddali hołd zmarłemu rok temu Piotrowi Jani. Tablica znajduje się na budynku Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. To właśnie ze szczecińskim portem Piotr Jania był związany przez prawie całe swoje zawodowe życie. Ceremonię poprzedziła msza w archikatedrze w intencji byłego wojewody oraz tych, którzy nie powrócili z morza. Ma budzić strach i przerażenie, teraz obchodzi swoje 45-lecie. Jacht Bies i jego załoga świętowała w drugim dniu finału regat. Na jednostce cumującej przy trasie zamkowej był tort i szampan. Dla załogi to miła odmiana, bo jak mówią jej członkowie, luksusy na Biesie to rzadkość. Jednostka ma ciekawą historię. W przeszłości była bliska zezłomowania. Uratował ją szczeciński kapitan Wojciech Kaczor. Nazwa jachtu pochodzi od imienia przedsłowiańskiego demona, które oznaczało strach i przerażenie. A teraz coś dla najmłodszych, bo przecież finał regat to przede wszystkim dużo zabawy dla rodzin z dziećmi. Na placu Mickiewicza odbywają się animacje, wystawy i gry w ramach strefy dziecięcej. Dla tych jeszcze aktywniejszych jest strefa sportu na Wyspie Grodzkiej. Tam można pograć w siatkówkę, a codziennie o 12 odbywa się widowiskowy pokaz karate organizowany przez klub Husaria. Ale w tłumie na dzieci trzeba uważać. Tylko w sobotę 13 z nich trafiło do mobilnych punktów policyjnej Izby Dziecka na Łasztowni i Wałach Chrobrego. Rodzicom polecamy opaski na rękę, piszemy na niej imię dziecka oraz numer do mamy lub taty. To proste, ale praktyczne rozwiązanie, które może oszczędzić nerwy i czas. Opaski można odbierać bezpłatnie w punktach informacyjnych na terenie imprezy. Dobrze się bawicie na finale tegorocznych regat w Szczecinie. Widać to doskonale na naszych zdjęciach i filmach. Cześć, przyjechaliśmy z Wrocławia. Pozdrawiamy wszystkich na regatach. Cześć, przyjechaliśmy z Torunia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy również są tutaj z nami na Tolshipach. Pozdrawiamy wszystkich! Pozdrawiają matrosów. Pozdrawiam wszystkim z paździkiem. Szczęście, udaci, zdrowie, wszystkiego samego najlepszego. Podpis już teraz. Pozdrawiamy wszystkich! W poniedziałek pogoda bardzo podobna. Będzie ciepło, słonecznie i z lekkim wiatrem, a na termometrach od 21 do 24 stopni. Mamy szczęście, bo przecież łatwiej spacerować i bawić się na Tolshipach w słońcu niż w deszczu. To wszystko teraz, ale my jesteśmy dla Was przez całą dobę tu na wałach Chrobrego, a także na radioszczecin.pl, na naszym Facebooku i oczywiście na antenie. Bądźcie z nami, RS News Regaty, zawsze po 12 i 18. Teraz płyniemy. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Radio Szczecin. Na regatach.